Cześć, dzisiaj rozpoczął się pierwszy dzień najmniej lubianego przeze mnie rodzaju bitew, czyli szturm. Tutaj bardzo mały wpływ ma przebieg tego, co prezentujemy, a bardzo duży wpływ ma plansza początkowa, jaką dostaniemy. Dzień przed rozpoczęciem turnieju prawie cały sojusz przełamał złodrzewie na drugą belkę różową. Był to według mnie bardzo dobry ruch. Dostał wzmocnienie, że w każdej bitwie otrzymuje minus 10% otrzymywania obrażeń z każdego źródła. Bardzo mocna rzecz. Do tego mam Fajeza i Dawn, którzy na pewno utrudniają mocno życie przeciwnikowi. No i bijące boki. Jeśli chodzi o obronę, aktualnie mam 10 obronionych, 0 przegranych i byłoby super, jeśli udałoby mi się również chociaż 4 ataki dzisiaj wygrać. No pierwszy przeciwnik widzę, że jest taki dosyć prosty. Nie ma tutaj w ogóle kart szturmowych. Na pewno wezmę złodrzewia. Down. Fajeza, głupiego i myślę, że Wakas. Tutaj mam rodzinę z Fajeza i Wakasa. W sumie moja drużyna atakująca jest taka sama jak broniąca. No i oczywiście mamy najlepszy ruch, jaki jest do zrobienia, to jest z klocków żółtych, które są wyłączone. Dobrze by było uzbierać tutaj ten jeszcze jeden czerwony klocek, ale czy zdąży przed Ulmerem? Przeciwnik jest bardzo prosty, ale trafiłem na bardzo złą planszę, a oprócz tego nie chce mi się ułożyć żadne kombo. Mimo że wziąłem cztery kolory, to nie jestem w stanie nic tej sensownego złożyć. Myślę, że przegram tą bitwę. Tragedia. Pierwszy przeciwnik, do tego jakiś mega prosty, a ja nawet nie pokonam jednej karty u przeciwnika. Coś niezrozumiałego po prostu. Dobrze, w takim razie, jeśli nie mam mieć klocków w takim układzie, to spróbuję zagrać trzema zielonymi. Znowu bardzo zła plansza. Ciężko w ogóle mi pojąć, o co tutaj chodzi. Myślę, że tutaj wygram, ale jeśli tak dalej będzie się układała moja rozgrywka, to myślę, że jutro możemy już nie być na tym turnieju. A co się będzie działo dopiero jak przyjdą przeciwnicy z drzewami?
Szkoda po prostu, że zielone trzy karty trzygwiazdkowe mają te oddziały tak słabe, pozbawione doładowania many, co jest dosyć dużym utrudnieniem. Spróbuję go tutaj zabić. Kurde, znowu unik. Bo w normalnych warunkach na szturmie karty z oddziałami many na 11 poziomie ładują się na 6 klocków. I gdyby tak się tutaj też działo, to nie byłoby żadnego problemu wygrać ten i poprzedni atak. Znaczy mój pierwszy. Ponieważ realia są inne, to jest mi tutaj trudno grać przy tak kiepskich planszach. Oczywiście to już się nie da tego przegrać, chyba że mi się, nie wiem, internet rozłączy. Ale no, przeciwnik nie był z jakiejś wysokiej półki. Tak jak mówię, no dalej czekam na tych, którzy będą mieli te drzewa na środku. Jak na przykład teraz. Aczkolwiek oprócz drzewa nie ma tutaj żadnego innego trudnego przeciwnika. Uderzę tutaj w prawo, zamiast rozbić diament z tego powodu, żeby nie odpalić, nie naładować drzewa. I w tym momencie już jest już wygrana. No ale posiadając taką planszę, jaką miałem od początku, to po prostu się nie da przegrać tych walk. Wypadałoby zagrać niebieskim. Okej, okay, myślę, że tutaj ten skład powinien być okej. Okay. Jaki ruch byłby tutaj najlepszy? Okej. Okay. Nie jest super, ale jest nieźle. Się zastanawiam, czy nie... Czy Hello nie zabić. Ale się poszczęściło. Down na szturmie jest bardzo mocna, to jest odpowiednik, to jest taka mała pani jeziora. Tutaj popełniłem teraz błąd, bo mogłem wpierw... Aha, nie mogłem się fajzem wyczyścić, dobra. Oczywiście tego się już nie da przegrać. Nieważne kogo zaatakuje. No i to tyle. Jedna porażka z bardzo słabym przeciwnikiem, bez oddziału, bez kart szturmowych.
Aktualnie jestem w 10%. Brakuje mi 800 punktów do najlepszych. No i nic, no i czekamy na jutrzejszy dzień. Także do zobaczenia jutro.